Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Analiz partii z turniejów na żywo. To jest partia z turniejów w Paracinie w Serbii i co istotne, jest to druga partia tego samego dnia. Także graliśmy to po południu, a rano była hmm, wcześniejsza runda, także tutaj już zmęczenie było dosyć spore. I tutaj miała hmm, miejsce ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o zażalenie w kwestii debiutu. Partia zaczęła się od D4, D5, C4, C6, czyli mamy tutaj. Obronę słowiańską. Ja zagrałem skoczek F3, przeciwnik skoczek F6. Ja tutaj zagrałem klasycznie skoczek C3, chociaż na różne sposoby tutaj do tej pozycji podchodziłem i grałem też rekomendacje od Awruka, czyli E3. Zdarzyło mi się ostatnio też zagrać Hetman B3, inna ciekawa rekomendacja od Awruka, także tutaj różne rzeczy się stosowało, tym razem klasycznie, no i przeciwnik zdecydował się na. C4. Na pierwszy rzut oka DB C4 może się wydawać takim dosyć miernym pomysłem. No bo przecież biały bez problemu tego pionka odzyskuje, prawda? Czyli biały sobie tam zagra E4, ruszy pionka S, zbije na C4. Więc pionka odzyska, no a jednak czarny traci kontrolę nad polem E4, więc biały będzie chciał tutaj w dalszej perspektywie zająć centrum. No i jak to zwykle w szachach bywa, są plusy, są też minusy ponieważ dzięki temu, że czarny wybił na c4, no to grozi zagranie b5 i on wtedy będzie miał piona na czysto więcej i ten pionek będzie bardzo dobrze zabunkrowany, stąd biały a4 zazwyczaj grywa, no i to pozwala czarnemu swobodnie zakończyć rozwój. Przy okazji, czarny oczywiście jest zainteresowany tym, żeby zabezpieczyć pole e4, żeby tego zagrania e4 nie ułatwić, no i właściwie cała dalsza część partii toczy się wokół tego, czy białemu uda się to e4 zagrać w jakiś dobry sposób, czy się nie uda. No i tutaj właśnie było dosyć zabawnie, bo po partii z przeciwnikiem tam dyskutowałem, co się ciekawego wydarzyło, no i on tak do mnie mówi, no a czego ty zagrałeś to a4, Sk skąd ci się wziął ten pomysł, nie? Ja mówię, no wiesz co, gram ten wariant chyba tam od 12 czy 13 lat, no to to jest moja główna broń, no zawsze przecież w ten sposób gram. A ten, a bo y, tego wystalkowałem cię na czeskomie i na czeskomie w każdej partii grasz E4. Ja byłem pewien, że to E4 zagrasz. <taki> Takie zażalenie oponent złożył, no i mówi, w ogóle się nie przygotowywałem na to A4. Yy, no i rzeczywiście w internecie grywam tylko E4. Yy, jest to rekomendacja... Ginger GM, czyli Simona Williamsa, i jest to ogólnie rzecz biorąc taki. No, niepoprawny wariant to może za dużo powiedziane, ale raczej mało grywalny wariant w szachach klasycznych. Kiedy tutaj czarny ma dużo czasu do namysłu, wszystko dokładnie wyliczy, dokładnie się obroni, no to ten wariant jest raczej mierny. Ale na blicu, szczególnie w internecie na 3,0, to bardzo przyjemnie się to gra. No bo biały ma tutaj centrum, ma tutaj prosty plan, wrzuca sobie skoczek, skoczek G5, skoczek E4. Hetmana, no i tutaj dalej atakuje na skrzydle królewskim. Także na blicu ten wariant działa naprawdę świetnie, mimo że z, z obiektywnego punktu widzenia nie jest. No nie jest dobry. W, w klasyku bym tego nigdy nie zagrał. Także tutaj debiutowo dobrze mi się udało przeciwnika zaskoczyć. On tu goniec F5, E3. No i poszło klasycznie, czyli ja tego pionka odzyskałem. Przeciwnik goniec B4 to jest kolejna. Kolejna kwestia, żeby mi nie dopuścić do tego e4, tak? czyli czarny tutaj wszystkie swoje siły ustawia tak, żeby tę kontrolę nad e4 utrzymać. No tutaj związuje mi oczywiście tego skoczka i w razie co będzie chciał tutaj na c3 wybijać, żeby skoczek nie wspierał właśnie tej e4. Ja roszada, przeciwnik roszada, i tutaj zdecydowałem się na skoczek H4. Skoczek H4 jest o tyle złośliwym wariantem, że chcę się pozbyć tego gońca z F5. No to to jest w miarę oczywiste. Czyli chcę tutaj zdobyć parę gońców, a co bardzo ważne, no ten goniec jest aktywny. Tak? On świetnie tutaj działa po tej przekątnej. Jeszcze w razie co tutaj zabezpiecza króla, także jest po prostu spoko figurą przeciwnika. No, ale co najważniejsze, on tutaj kontroluje to pole E4. I właśnie dlatego ja się chcę go pozbyć, żeby już nie kontrolował, żeby łatwiej mi to E4 przyszło zagrać. No, i też przy okazji zostawiam sobie furtkę, żeby ewentualne F3, E4 grać. On tutaj na spokojnie odszedł, ja wybiłem. A, tu zapomniałem wspomnieć o rankingu przeciwnika. Przeciwnik młody młody junior z Turcji, chyba 230 ELO, ale zdecydowanie lepiej grał niż to 230 ELO, ponieważ na tym turnieju i na poprzednim turnieju zarobił chyba 200 oczek, jeżeli dobrze pamiętam. To z takimi juniorami to się zawsze nieprzyjemnie gra. No tak, teraz już ma ranking 2320, czyli dobrze pamiętałem, że 200. 200 oczek zarobił. E, tak, właśnie w, w ten miesiąc zarobił dokładnie 190 oczek na tych dwóch turniejach w Serbii, na których ja też grałem a ja niestety na tych obu turniejach w Serbii straciłem 40 <laughs> no dobra, więc zobaczę co się tutaj wydarzyło dalej ja wiadomo chcę zagrać E4, no ale od razu E4 z całą pewnością no z tym może z całą pewnością to bez przesady bo czasem można tego pionka oddać, żeby zdobyć parę gońców, no tutaj jakaś rekompensata mogłaby się nawet z tego urodzić, ale jakoś tak nie byłem do tego przekonany, bo tutaj wieża B1 go Koniec może aktywnie wkroczyć do akcji. Tylko problem jest taki, że tutaj nie ma jakichś takich e, oczywistych słabości. Nie ma e, do czego się przyczepić w tej pozycji czarnego. To znaczy, może czarny nie stoi jakoś aktywnie nie jest w stanie mi utrudnić życia a też z całą pewnością nie ma jak w najbliższej przyszłości realizować tego pionka przewagi no ale z drugiej strony no będzie kisił tego pionka przewagi a ja też nie mam tutaj za bardzo czego się uczepić także taka ofiara pionka może i nawet by mogła mieć jakiś sens ale mnie to totalnie nie przekonuje dlatego ja Hetman e z prostym planem Hetman będzie wspierał zagranie e4, a wieża wejdzie na d1, żeby zabezpieczyć pionka d4 i to jest bardzo ważny schemat do zapamiętania czy bardzo ważny plan, ponieważ część szachistów część, część szachistów ustawia wieżę na e1 z założeniem, że tak będzie szybciej, no bo przecież pionek jest broniony przez hetmana, no a teraz wieża wspiera to zagranie e4. Tylko problem jest taki, że wchodzimy pod związanie, więc lepiej jest zainwestować ten jeden ruch, zagrać hetman e2 i później zagrać wieża d1, żeby tak, takowego związania uniknąć. No więc właśnie, wieża D1 poszło. Hetman E7. Ja zagrałem E4. No i przeciwnik tutaj natychmiastowo skontrował ruchem E5. To jest bardzo dobra decyzja z jego strony, ponieważ gdyby tego nie zrobił, to ja bym to zrobił i w ten sposób zająłbym przestrzeń, co oczywiście by mu życie utrudniło. Więc pojawia się pytanie, czy zamiast E5 przeciwnik mógłby z drugiej strony uderzyć? No ale właśnie nie, bo wtedy wchodzi E5. On tutaj na D5 pójść nie może, no bo po prostu traci a no jeżeli będzie gdzieś tam się wycofywał na E8, no to jeszcze gorzej, no bo ja tu już skoczek E4, skoczek G5, hetman G4, hetman H4, no i wiadomo, jestem zainteresowany królem oponenta. Także tutaj jedyne posunięcie, no ale bardzo naturalne, bo zawsze w takich sytuacjach, kiedy biały w jakiś tam sposób zajmie centrum, no to czarny albo przez E5, albo przez C5 kontruje, żeby to centrum w jakiś Czykolwiek sposób podważyć. Więc poszło E5, no to ja D5 staram się zająć przestrzeń. Przeciwnik skoczek B6 za atakiem na mojego gońca, no to nastąpiła ewakuacja. No i tutaj ciekawe posunięcie A5, czyli przeciwnik chce zabezpieczyć punkt B4. Tutaj ten goniec na B4 stoi świetnie. Tutaj dziubię tę moją pozycję utrudnia mi życie, a jest nie do wygonienia. No ja bardzo bym chciał cofnąć tego pionka na A3, tak? Ten pionek na A3 stałby świetnie, bym się tego gońca pozbył, no ale niestety specyfika, specyfika pionków jest taka, że niestety są one niecofalne. Pojawia się pytanie, czy przeciwnik mógłby tutaj wy wybijać, i rzeczywiście to wybicie byłoby jak najbardziej możliwe. Natomiast ja tutaj sobie planowałem, że zbiję skoczkiem, zbiję pionkiem, i fakt, że. Pozycja jest równa. No tutaj biały nie ma nic specjalnego. Głównie przez to, że jest perfekcyjna blokada na D6. No tym pionkiem się nigdy nie przebije. No ale stwierdziłem, że dobra, parka gońców to jest jakiś delikatny plusik. Zagram A5, zajmę przestrzeń, goniec E3, e, zdwoję się po linii C, no i będę próbował tego gońca z D6 wymienić. Więc to by była taka pozycja, która jest w równowadze. Ale to jednak biały utrudnia przeciwnikowi życie. Więc tutaj. Taka przyjemna pozycja, co na pewno nie przegram, a będę przeciwnika testował i być może wygra. Czarny tutaj zagrał wobec tego A5. No to ja kontynuuję rozwój, utrudniam życie, więc przeciwnik się wycofał. No i F3 zabezpieczyłem pionka E4, więc tutaj mam o tyle komfortową pozycję, że właśnie jest ta para gońców. I dzięki pionkowi D5 mam przewagę w przestrzeni, więc nie jest to jakaś duża przewaga, ale rzeczywiście jest delikatny plusik. Czarny tutaj musi uważać. Tutaj coś czarny się znęca nad tym moim biednym białopolowym gońcem, znowu mnie skoczkiem atakuje, no ale dobra, jak pole B3 jest niebezpieczne, no to teraz za to pole C4 jest bezpieczne, więc tu przeszedłem, wieża FD8. No to w takich pozycjach nic niezwykłego się nie wyczaruje. Trzeba robić po prostu małe poprawki, także Hetman F2. Kolejna mała poprawka, zwiększam tutaj presję na punkt C5, przygotowując skoczek A2, bicie na B4, i wtedy ten skoczek na C5 będzie podwisał. Przeciwnik też bardzo logicznie do tej pozycji podszedł, kolejną figurę sobie wprowadził do akcji, no i teraz już jest gotowy, żeby tu. Ewentualnie linię C otwierać, także ja się zdecydowałem wybić. Dlaczego się zdecydowałem wybić? A dlatego, że bicie wieżą jest tutaj wysoce podejrzane. Ponieważ y, udostępnia to pole d5 mojemu skoczkowi. No i teraz ten skoczek to jest bestia, jest tutaj super aktywny, więc przeciwnik musi zbić. A kiedy skasuje mi skoczka, to teraz za to goniec bardzo aktywnie tutaj wjeżdża. I ja planowałem taki ruch. I teraz punkt g6 podwisa, mam presję na punkt e5, grożę goniec g5, y, więc ponownie przy poprawnej defensywie czarnego jest tu wszystko, ok? Ale to jednak biało, tutaj rozdaje karty, jednak to biały tutaj utrudnia przeciwnikowi życie, także byłem czymś takim zainteresowany. W związku z tym przeciwnik zbił tutaj pionem na C6, żeby zabezpieczyć pole D5, no ale to poskutkowało tym, że ma tutaj dwa izolowane pionki, więc też jest to fajny plusik. E, przeciwnik y, tutaj, skoro się osłabił, no to trzeba się tutaj zainteresować. Także przestawiam Hetmana. E, przeciwnik skocze K6. -y. No, i tutaj e, bardzo ważny moment e, tej partii, e, który analizowałem w ostatnim odcinku z serii treningi z Guciem, także jeżeli dokładne analizy chcesz poznać to tam zapraszam. Natomiast idea jest tutaj prosta, przeciwnik chce wpakować się na D4, ja nie chcę żeby przeciwnik się wpakował na D4, więc tutaj wybiłem na E6 i po kłopocie. Przeciwnik odbił, wybiłem na D8, no i skoczek A2. Im mniej figur na szachownicy, tym bardziej te piony są osłabione. Przeciwnik cofka, no bo inaczej to bym mu tutaj wybił, musiałby odbić pionem, no i wtedy pionem A maszeruje do pola przemiany. No to ja tu atakuję dalej, koniec B6. No niestety okazuje się, że tego piona nie będę w stanie zdobyć, bo jak zagram Hetman D2, wydaje się, że obrony nie ma, ale jest kontra Hetman tutaj wpada na b3, jeden i drugi pionek pod ostrzałem. E, a jeżeli zagram hetman c3, no to w ogóle c5 on może zagrać. Zbić nie mogę, bo e, związanie tracę figurę. E, a jeżeli zbiję tutaj, no to jestem pieruńsko powiązany i nie mam jak się rozwiązać. E, on e, zdobędzie piona a4. I teraz ktoś sobie myśli, jak je zdobędzie piona a4? No przecież b3 można obronić. A no nie można, bo jest wieża a5. I Hetwan D4, no i niestety partia kończy się w nieprzyjemny sposób, więc tutaj skomplikowane warianty, ale rzutem na taśmę, hmm, czarny rzeczywiście ratuje swoją pozycję. No to ja wobec tego wycofałem tego gońca, no bo C5 w ogóle groziło. On chciał mi tego gońca zamknąć, no i czarny tutaj chce się rozpędzić na skrzydle królewskim. E, tutaj w ogóle miałem nieprzyjemną sytuację, bo. Oponent zaproponował mi remis. Zdaje się, że tutaj powierza A8 mi zaproponował remis. A jeżeli dokładnie śledzisz te odcinki, to w tej porannej rundzie grałem z IMM2400. No, i on mi zaproponował remis. Ja ten remis odrzuciłem, grałem na wygraną, i finalnie partię przegrałem. No, i tutaj znowu ta sama historia. No, i takie wiecie, flashbacki z poranka miałem, ale mówię, nie no, kurde, no, żaden remis, gramy. No, i tutaj odrzuciłem. No, ale psychologicznie to była ciężka decyzja do podjęcia po tej porannej porażce. To jest w ogóle psychologicznie bardzo duży problem. Ja to poniekąd właśnie dlatego bardzo nie lubię tych podwójnych rund no bo jeżeli pierwszą partię tego, tego dnia przewalisz, to drugą partię tego dnia gra się mega ciężko bo no po pierwsze jest ci smutno, że przegrałeś a po drugie jest taki, może syndrom tego hazardzisty, nie? że muszę się odkuć, w tej drugiej partii muszę się odkuć, a jeżeli przegrasz a kolejna partia jest kolejnego dnia, no to jest cała noc, żeby ochłonąć się, przespać wypocząć i z ze świeżą głową podejść do kolejnej partii. Także no, z ekonomicznego punktu widzenia te podwójne rundy są oczywiście bardzo okej, okay, no bo wtedy turniej trwa krócej i mniej kosztuje, ale jednak z takiego szachowego punktu widzenia to ja jednak wolę, jak jest jedna runda dziennie. No dobra, więc dlaczego zagrałem g Po to, żeby zabezpieczyć punkt F4, żeby mi tu przeciwnik nie wjechał, no i on tu rusza z pełną agresją. Ale właściwie ja się tu niczego nie boję. Jednakowoż ten skoczek z A2 to jest trochę bieda ostateczna. No więc postanowiłem, że go zaktywizuję, przestawię go na B3 do ataku, bądź na D3 do ataku na D5. I ogólnie też polem C5 jestem zainteresowany. No. Krótko mówiąc, ten skoczek musi jakoś się tutaj przydać, bo póki co to pożytku z niego nie ma. Przeciwnik leci tutaj dalej z pełną agresją. No ale ja znalazłem fajny ruch skoczek D3, i tutaj niestety wkradł się błąd w moim liczeniu wariantów, bo tak jak widzicie, ja tutaj poświęcam pionka, i teraz zobaczmy, jakie przeciwnik ma opcje. No, pierwsza opcja to jest oczywiście przyjąć ofiarę i tak poszło w partii. Druga opcja to jest zagrać F6, żeby zabezpieczyć pionka E5 i ewentualnie wtedy zgarniać pionka E4 jeżeli natomiast chodzi o to f6 to bardzo bym się cieszył gdyby przeciwnik to zagrał bo najzwyczajniej w świecie teraz jestem w stanie zgarnąć piona c6 z atakiem na wieżę i tutaj długo liczyłem te warianty bo czarny dostaje sporo aktywności zauważcie, że tutaj jest presja jakieś możliwości skoczek f4 się pojawiają, no jednak te białe pola wokół mojego monarchy dosyć osłabione, ale tutaj policzyłem te warianty, że to jest ok, tu sobie punkt E4, zabezpieczę sobie punkt E2, żeby on mi nie wjeżdżał, i wszystko jest w jak najlepszym porządku. To znaczy, rzeczywiście rekompensata jest całkiem niezła ze strony czarnego, ale jednak pion jest pion. No i jeżeli tam jakieś jeszcze błędy przeciwnikowi się wkradną, no to wtedy tego piona zrealizuje. Natomiast później jak analizowałem tę pozycję, no to w ogóle e, Stockfish z zimną krwią poleca zagranie goniec b6, nad czym ja się zastanawiałem przy partii, e, bo tutaj wieża d3 jest z oczywistych powodów niemożliwe, e, po prostu widełki, no ale mi się bardzo nie podobało e, skoczek bije 3 no bo HB je G3, Hetman G3, gdzieś tutaj odchodzę, no i po prostu po zawodach, tak? Bo tu wjedzie na D3, no i zaraz mnie matuje. No to ten wariant widziałem i to mi się bardzo nie podobało. Natomiast no to, to, to jest przewaga tego krzemowego przyjaciela, że on ciągle zachowuje zimną krew. I kompek mówi, skoczek F2, wszystko jest OK. <noise> Zdecydowanie byłem daleki od znalezienia tego posunięcia, no ale okej, okay, no jak zawodnik 3500 tak mówi, no to tak musi być. <noise> No dobra, więc w partii przeciwnik nie zdecydował się na oddanie pionka C6, zdecydował się na Hetman E4. No i tutaj niestety przeoczyłem posunięcie, które mogło mi dać delikatną przewagę, ponieważ ja w partii tutaj sobie policzyłem, że bez problemu odzyskuję piona i przy okazji aktywizuję tę wieżę, która na A1 nic nie robiła. Natomiast można zagrać. E, można zagrać znacznie lepiej, mianowicie hetman c4. E, nie widziałem tego posunięcia, ja tutaj miałem założenie takie: jeżeli tego pionka nie wezmę, no to on zagra f6, no i wtedy nigdy już tego piona nie zdobędę. E, no i tym tokiem rozumowania stwierdziłem, że wobec tego trzeba zbić piona natychmiastowo. Natomiast e, znowu Stokwisz w analizie mi podpowiedział ruch hetman c4 którego totalnie nie miałem na radarze, chodzi tutaj o to, że F6 jest niemożliwe, bo związanie A piona na e5 w kolejnym ruchu zbije skoczkiem. I tutaj skoczka zaktywizuje, no bo na D3 ten skoczek jeszcze za wiele nie robi. No i to poz pozwoliłoby zdobyć mi naprawdę przyjemną przewagę. No ale, że zagrałem wieża E5, no to tutaj pozycja się niestety wyrównuje, ponieważ jest takie związanie. No i tutaj następują po prostu masowe wymiany. No i końcówka jest już totalnie remisowa. To następuje tak zwana wymiana słabości. Zazwyczaj jest tak, że ja atakuję słabości przeciwnika, on atakuje moje słabości, no i jeżeli obaj tych słabości mamy dużo, no to w pewnym momencie następuje właśnie taka wymiana tych słabości. No i tutaj wszystko mam, wszystko mam bronione, bo na białych polach stoję, więc ten goniec nie może zaatakować. Także w końcówce jestem całkowicie niezagrożony, mimo że otwarta pozycja, przeciwnika przeciwnik ma gońca. No i w tym momencie zgodziliśmy się na remis. Także ciekawa taka strategiczna batalia, to. To znaczy pozycja cały czas była w granicach równowagi, ale jedna i druga strona musiała grać dokładnie, żeby rzeczywiście tę równowagę zachować. No i w pewnym momencie miałem okazję, żeby przechwycić, no ale niestety zagrałem niedokładnie. No i cóż, po prostu się nie udało. Ok, więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to mm, oczywiście, zasubskrybuj mój kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych produkcjach i też zapraszam wszystkich na mój kanał Discordowy, gdzie pojawiają się powiadomienia o wszystkich wydarzeniach, symultanach, grach z widzami, streamach, nagraniach i tak I oczywiście też dyskutujemy na szachowe i nieszachowe tematy. Także, jeżeli chcesz być na bieżąco, no to najlepiej wbić na tego Discorda, bo niestety, YouTube, wszystkie powiadomień nie wysyła. E, Okej, okay. także dzięki wszystkim za uwagę i pa, pa.